Hej, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy w D&D Isaac Afterbeef Plus. No troszeczkę tej serii nie było, ale patrzę, że dostałem taką bombę. Dzięki tej bombie będę miał nieograniczone bomby, czyli będziemy mogli sobie przelosowywać przedmioty. I tutaj mamy jeszcze, no, Range Upa z Tears Upem, ale mamy jeszcze trzy dodatkowe serce. No kurde, podejście niby nie powala, ale daje nam możliwości, tak bym powiedział, więc po prostu próbujmy. Właśnie, właśnie. Aj, ten grid mode jest naprawdę bardzo ciężki. Chciałbym bardzo szybko sobie poodblokowywać te przedmioty z grid modu, ale niestety tak czuję, że zapewne troszeczkę mi to niestety pozajmuje czasu. Ale z drugiej strony pewnie niektórzy nie będą narzekali, nie? Bo niektórzy chcą... Kurde, właśnie tu jest ten problem, że mam taki problem, nie? Że to jest let's play, tutaj nie wszystko musi mi się udać, nie muszę robić jakoś milion cięć i tak dalej, ale niektórzy raczej nie będą chcieli oglądać wszystkich moich podejść, gdzie na przykład 10 razy pod rząd na przykład przegrywam, czy coś w tym stylu, bo mi się szczęście wyłączyło, tak? I ja się będę miał dylematy, czy takie odcinki wrzucać, czy też nie, ale się zobaczy, nie? A, jeszcze tam pająk był. Totalnie nie zauważyłem. Totalnie go nie zauważyłem, że tam był. Tylko czy bomby? Serio? Szczerze, to ja zrobię nawet coś takiego. Jest. Spróbujmy. I'm Drowsy. Nie powiedziałbym, żeby to jakieś były mega fajne te pigułki, ale wiecie, o co chodzi, staramy się maksymalizować. Staramy się po prostu tutaj na gridier po prostu wszystko maksymalizować, no tyle ile się da. Poza tym, czekajcie. No, chyba kamera jest troszeczkę lepiej ustawiona, co? O nie. Czy on w ogóle z tego strzału właśnie nie trafił tamtego? Chyba i trafił. Nice. Dobra, padnij, padnij, padnij. Czyli co, walczymy o David Room, czy nie walczymy o David Room? Róbcie głosowanie. Nie no. Nie będę was... Właśnie to jest akurat dobre w tych live'ach, jakby się robiło, ale kurde, nie mam kiedy za bardzo tych live'ów robić. Nieszczęsnych. Raczej tutaj dobrych przedmiotów nie mam, nie mam możliwości także przerzucania, więc sobie daruję. Najpierw sobie, najpierw się tymi typami zajmiemy. Jest. Jest. No, już ogólnie drugi semestr na studiach rozpocząłem, więc ogólnie zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że już wiosna będzie coraz szybciej, bo ja jestem typem osoby, która raczej na wiosnę, a czy nie na wiosnę, tylko że na jesień i zimę raczej bardzo mocno przymula. Natomiast zaczynam bardziej żyć na wiosnę i lato. Czy to jest tak, że staram się komentować i dostaję głupie obrażenia? Dead cat. No powiedzmy, że wezmę. Co mi tak właściwie szkodzi, co? Jest. Kolejna bomba. I patrzcie, że już na samym początku wygenerowaliśmy sobie 10 bomb. I temu jakichś mega fajnych to nie mamy. Poza tym Tears Upem, który faktycznie jakoś wpływa na nasze obrażenia i na to, jak bardzo szybko kosimy tych przeciwników, ale to jest tylko to. No nie wystarcza, no gro. Pierwsze co robimy, rozsadzamy tych typów. Dostaliśmy tylko pająki.
wiecie, Steam Sale to jest win. To jest po prostu win. Znaczy dużo, bardzo dużo szansa na wina. Dowolczość baterii niby spoko, ale jakbyśmy mieli jakiś dobry przedmiot. W dalszym ciągu nic. D4 nie. Serio? Kurde, to daje zupełnie coś innego, mi się pomyliło. Remix, speed, ale to jest pojedynczy, kolejny tears up. No i już mam maksymalny tears up. Dobra, to mi jeszcze jakoś tam sytuacja ratuje, ten duży tears up, ale jeżeli nie zacznę dostawać za bardzo damage'ów, to nie widzę tego podejścia. I swoją drogą, tutaj staram się nagrywać dwa filmy dziennie, czy tak nagrywać, żeby dawać te dwa filmy dziennie. Mam nadzieję, że się wam mimo wszystko podoba. Ale niestety minus tego jest taki, że troszeczkę się traci interakcji z wami. Bo tak to mogłem troszeczkę częściej odpowiadać na wasze komentarze z filmu na film. Tak to muszę po prostu filmy nagrywać znacznie bardziej do przodu, żeby adekwatnie wcześniej wyrenderować, ustawić publikację i tak dalej, i tak dalej. Ale w zamian za to są dwa filmy. Bo tak na filmach następnie troszkę ciężko odpowiadać na wasze komentarze. Ale po prostu mogę odpowiadać na wasze komentarze i je czytać po prostu z sekcji komentarzy, nie? Ciężkie rozkminy youtubera. Dobra. Wcale się nie dziwię, że Gimper założył ten drugi kanał. Tak szczerze, że coraz więcej youtuberów zaczyna zakładać swoje drugie... O! Troll bomba może z tego wypaść. No, że coraz więcej youtuberów ogólnie zaczyna zakładać swoje drugie konta i na przykład jednym robi gameplaye, na innym robi na przykład jakieś ciekawostki czy coś w tym stylu, nie? Nie było tutaj raczej nic do kupienia. Mógłbym kupić to i mieć bardzo dużo serc po taniości. Łód? Serio? Serio się coś takiego może wydarzyć? Jeszcze podwójny monstro. Dzięki, gro. Troll bomba. A ja bym chyba kupił sobie te soharty. Ja serio bym sobie je kupił. Dobra, jeden padł. Drugi padł. Walczyć czy nie walczyć? Te Devil Room. Nie, tears up już mamy maksymalnego. W niczym mi to nie pomoże, bro. W niczym. No i faktycznie. Devil Room jest łatwiejszy niż poprzednie. Jak mu odwala. Nienawidzę tego. Zapominam zawsze. O tak. W końcu jakiś damage up. Tears upa mi to zmniejszyło, ale dostaliśmy wcześniejszego damage upa i to, że penetrujemy przeciwników i leci tu dalej, tak? Mam snipe. Nie lubię grać z mam snajfem. Mam... Nie zrozumcie mnie źle przede wszystkim, ludzie. Mam snajf jest naprawdę świetnym przedmiotem, ale każdy ma swój styl, tak? Niektórzy lubią mam snajfa, niektórzy nie lubią mam snajfa. Void i extra life nie przydadzą się, lecimy dalej. Nic z tych rzeczy. Może coś jeszcze lepszego mi wypadnie. Black Candle.
No nie. Serio? Rules card. Zobaczmy, jak będziemy czyścili teraz. Jeżeli będziemy czyścili niezbyt fajnie. Pamiętajcie, że Ultra Grida jest ciężko pokonać i z Ultra Gridem, na przykład tym mam Snape, będzie mi troszeczkę ciężko, żeby wycelować tak, żebym nie dostawał obrażeń, tak? Fuck. Więc też to łatwe nie jest, nie? Też to łatwe za bardzo nie jest. O, udało się go rozwalić, dobra, już myślałem, że będzie dalej skakał. Ja już się tam chowałem gdzieś tam w kącie. Gruba sprawa. No i najgorsze jest to, że za bardzo nic tu nie możemy zrobić. Dobra, skoro mamy bombę, to przynajmniej rozwalajmy. Ten trinket to... No nichuchu. Jeszcze jakbym jakiś staw jeszcze z tego dostawał. Ale nie, nie, nie chce nam nic dać. Serio. Serio. A ty przestań strzelać. Ej, człowiek się skupić musi. Specjalny lasek, który ich nie rani. Więcej. I dobra, walczymy. Hej, hej. Kurde, liczyłem, że go jeszcze ta bomba zrani, jego własna. Minusy penetrate shotsów, że nie odsuwają za bardzo bomb. Czyż nie? Aj, cholera, na sam koniec. Ciężko się skupić i komentować jednocześnie. O nie, 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 nie. Już myślałem, że dostanę. Dobra, skoro mamy aż tyle bomb, to robimy coś takiego, robimy coś takiego. The High Priest to raczej się nie przyda. Możemy raz i dwa. Nic. Mam Snipe. Dobra, niech będzie, weźmiemy tego, mamy Snape'a, ale nie czuję, żeby to było jakoś mocne. Poza tym sam osobiście raczej aż tak bardzo nie przepadam. Nie zaprzeczam, że jest to dobry item, ale ja wolę bardziej efekty na łzy. Podstawiamy bombę. Mhm. Raz. Dwa. Chaos, dobra, weźmiemy Chaosa. No Tears Up to raczej już nie. Dobra, i ten item jest świetny. Mam jeszcze Store Energy, które też będzie naprawdę bardzo świetne. Kurde. Ale mam jeszcze... Dla harty. Cube of Meat osłona. Dobra, zaczyna to jakoś wyglądać. Naprawdę zaczyna to jakoś wyglądać. Zwłaszcza, że możemy teraz pomiędzy tymi skałkami tam się chować.
Yes. Tak, ja się dziwię, czemu tamten typek za bardzo nie chciał przyjechać do mnie, przylecieć. Już wiem czemu. Możesz ty. Mhm. No nieźle. Tak, to był ten wybuchowy. To był błąd. Dobra, to bierzemy Store Energy. Store Energy jest fajny. Aura. Ulalaj. Aż poskutniałem. To byłoby świetne, jakbym miał łzy. Chociaż nie. Przy tym, co mam. Tak, mam sobie naprawdę świetny na bossów. Łód? To było szybsze niż myślałem. No dobra. Kolejne serca. Tears down. Relax. Dobra, dostaliśmy przynajmniej 15 monetę, która nam umożliwia kupienie czegoś. Ale dobra, losujemy coś bardziej fajnego, jak na przykład All Stats Up. I mam jeszcze Damage Upa. Ha. Dobra, przeszło mi. Naprawdę mi przeszło. Bierzemy skapular, przeżywalność w razie czego. Steam Sale? No nie. I nic z tych rzeczy. Nie wiem, czy to będzie działało. Ale próbujemy. Dobra, po tym pomieszczeniu nie mogę użyć drugi raz. Ja bym chciał już zbierać ładunki, żeby się potem przypadkiem nie pogubić. Bo inaczej będzie źle. Możesz. Sami nie ranią, ale jak wybuchną, to już ranią, co? Nice. Serio? Przecież ta obstawa, która tutaj jest, to jest po prostu taki pikuś. Dobra, to jeszcze David Room. Czterech. Jest naprawdę spoko, raczej czujesz, że raczej tym Kane'em już wszystko sobie odblokujemy, co? Było, a czy jakie wszystko? Chyba Kane nie ma zrobionego jeszcze Delirium. Nie, nie opłaca się wcale. Lecimy po prostu niżej. Jak ogarniemy sobie te pająki, co? Jak ogarniemy sobie te pająki. I ogniska, i okej. Jak są takie fajne elektryczne łzy. Tears up, tears up. Generowanie sobie. O, skrzynia w skrzyni. Ale stafu co... no sporo.
trafisz ten. A, dobra, weźmy tą. Nie, damage. W naszym ciągu nie damage. Nie ma damage'u. Nic nie ma. Co przy niej będziemy mieli podwójne HP, co? Duczy słaby, co? Jest. Sorry, że tak ten, ale przy mam snajfie muszę się o niebo bardziej skupić, bo jak mówiłem na samym początku, ja sam osobiście mam snajfa nie lubię. Ale dzięki mam snajfowi mogę ugrać w tą grę. No wiecie, nie ma zbyt dużo efektów fajnych na ten nóż. Jest. Dobra. Jak ja nie lubię tych przeciwników, co? Aha, dobra. Się dziwiłem, że o co chodzi. Dobra, nie kusimy losu, po prostu bierzemy raz. O nie, 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 nie chcę, bo bez Rayna bierzemy dwa. Latanie, Spektra, Tirsy. No po prostu itemy marzę przed walkę z hiperbossem. Lepiej sobie wyobrazić, tego nie mogłem. O! Dobra, dajcie mi moment. Dobra, lecimy. Dobra, siadajcie na nim, panowie. Mam snajpę, będziemy dobijać, ale druga forma może być dość ciężka. Nie chcę, żeby się... Typkowie się pojawiali zbytnio. Fucking fuck. I co on tutaj robi? Jak on to robi? Czemu mi tutaj jeszcze pająki łażą? Weźmy mu to, porozwalajmy. Raz. Dwa. Dobra. W sumie ja się mogę z nimi ganiać. Aż tam się wygodobili, ale niestety to już sam żebałem, co? I teraz się zaczną schody. Bo będzie skakał i ci typkowie będą gubili. Siadajcie na niego. Dobra, dobra. Siadajcie na niego, jeden usiadł. Dobra, pomału, pomału, pomału. Dobra. Że przestałbyś tak skakać, co? Może mi the High Priest. Zawsze to jakieś dodatkowe wrażenia. Fuck.
Ktoś mi tutaj jeszcze na Steamie pisał. Bo na jednym z... Dobra, na jednym sesji byłoby ciężko, go pokonać, ale... Sucks of sucks. Dobra, zeskakujemy. No, dobra, jednak się udało coś zrobić. Przełamaliśmy tą pasę. Coś odblokowujemy. Seria idzie do przodu. Póki co, trzymajcie się ludziska, widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie.